Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Skyrima. Jak widzicie, mój bohater znalazł sobie bardzo fajne takie zajęcie. Zobaczcie, sobie sprząta. A powodem tego jest modyfikacja dodająca nowe animacje do gry. Tak, chodzi mi tylko tak naprawdę o jedzenie i picie, ale tamtego jest bardzo dużo. Tutaj mamy troszeczkę tych właśnie modyfikacji. Na przykład weźmiemy Lazy Man. I co? Nie wiem kompletnie, co ja teraz zrobiłem. Jakiegoś dodałem sobie leniwego człowieka, ale gdzie go mogę znaleźć? To nie mam pojęcia, ale dobra. Mieliśmy dostać się tutaj zaraz. O, i tutaj mamy tego wypierdka małego. Mieliśmy się tutaj zaraz dostać do tej kopalni. Tutaj goniliśmy tą panią taką, która mnie brzydko nazwała. Kilcred Temple. Jakaś świątynia czegoś tam. Mam nadzieję, że nie zangielszczyło gry, ponieważ zainstalowałem tą modyfikację. Zobaczymy, jak ona się będzie sprawowała w praktyce. No wiadomo, więcej modyfikacji, lepsza gra chyba, nie? Weźmiemy sobie od razu pochodnie. Gdzieś miałem tutaj pochodnie. Albo to nie tu po prostu. Gdzie ja mogę mieć kill off? Torch, dokładnie tak. Ulubione. Usuń z ulubionych. Dlaczego miałbym usuwać R? Nie. To ja muszę sobie wziąć jakoś tak. Siódemka. Aha, pod ósemkę sobie wezmę na przykład. I będę miał pochodnie. O, i od razu jest lepiej, nie? Sobie wezmę na przykład jedynkę. I sobie tak będę szedł, bo jak widzicie, jaskinie są naprawdę czarne i ciemne i w ogóle zwłoki. Takie lubię, takie są najlepsze. Czeladnik, otwieranie zamków, jestem w tym dobry. Patrzcie. Mówiłem, że jestem dobry, ale nie, tak naprawdę to mi się udało. Dźwignia. Wow. Serio, ja tutaj nic nie widzę. Gdzie ja powinienem iść? O. Kolejne zwłoki i kolejne złoto. Chciałem jeszcze, powiem wam, że wygrać sobie modyfikację, dzięki której mają kupcy więcej złota, ale nie wiem, czy to takie nie będzie oszukiwanie, czy coś. Płytowe karwasze dzierżenia. Ataki broń jedną ręką zadają o 20% więcej obrażeń. Pewnie, że bierzemy. Mam nadzieję, że mam udźwig, dobrze. Nawet nie sprawdziłem wcześniej. Zobaczmy. Aha, ja mam iść. Skyrim. Gdzie tędy muszę jakoś iść, tak? O, dokładnie tutaj. Tylko właśnie tu są jakieś pułapki, coś. W ogóle co ja tutaj robię? O, przypomnijmy sobie, na czym polega ta misja. Droga głosu. A kilkrat pokonałem Malkorana i zyskać artefakt nazwany przed świtem. Po wejściu do ruin mam potężne zapromienienie światła, które wskaże mi drogę. Czyżby to był ten promień? F5. Czyli będziemy walczyli z bossem. Dobra. Coś chyba ukradnę. Aha. To mi wskaże drogę, dobra. Czyli co? Lecimy dalej. Zauważyłem, że większość odcinków w Skyrim, jakie są nagrywane, to jest tak. Zaczynają się na powierzchni, a kończą się w podziemiach. Fuck. Postać bez i stalowa. Weźmiemy sobie tak. Jeb! Wypaczony cieniu, ty. Wypierdzielaj. Pięknie. O Boże, was tu tak dużo jest. Jul, spalę was. Pięknie. No. Zaatakuj mnie. O, blokowanie wzrasta. Za chwilę będę miał 18 poziom wreszcie. O, biedny cień. Dobra, co cienie mogą nosić przy sobie? Cesarskie miecze. Powiem wam, że mi nie odpowiada to zbytnio. Kurde, ale tu jest naprawdę ciemno. Muszę sobie użyć jednak tej pochodni cały czas. Ej! Przepraszam. Dobra. Mogę lecieć dalej. Aha. I tam mi się dalej jakieś przejście otworzyło. O! Klejnot duszy. Zniszczona książka. Dobra, gdzie? Aha, tu są schody.
Kurde, ale to naprawdę czasami żałuję, że wgrałem tą modyfikację, ale za chwilę sobie przypominam, że przecież jest lepiej. Co? Nie mogę tu przejść. Fuck. A, czyli co? Boczkiem. Boczkiem, boczkiem. Chyba, że tutaj... Nie, urna pusta, dobra. Czuję taki odgłos, jest jakby gaz się ulatniał. Albo coś w tym stylu. Dobra, czyli tutaj muszę iść. W tą ciemną jaskinię. O, fuck. Dobrze, że miałem taki widok, bo tak to bym się wystraszył, a tak to... Wiecie, dałem radę. Kurde, następny. Walczymy z tymi cieniami. Ja sobie macham tym mieczykiem. Dobra, pięknie. Lecimy. Gdzie oni są? Gdzie są oni? Dobra. Jestem już chyba blisko. A zobaczmy. Tak. O, o, o. Słyszę ten dźwięk. Drewniane drzwi. Uuu. Koferek dla mnie? Nie musieliście. Co my tu mamy? Miksury. W ogóle mam mnóstwo miksur w tym swoim domku. Nie hobbickiej noże, bo nie wiem, gdzie ją znaleźć. Ale mam w domku właśnie dużo mikstur. O, podpaliłem go, spoko. Czy on będzie otrzymał obrażenia? Nie, raczej nie. Szkoda. Myślałem, że będzie. Nawet nie sprawdzam, bo one raczej nic nie będą takiego miały. Te potworki. Co by mi się przydało? Czy tutaj coś jest? Nie, raczej nie ma. Dobra. O, hopsa. No. I gdzie mnie poprowadzi dalej światło? Komnata się otworzyła. Wrota piekieł znów otwarte. Diabeł coś tam trzyma warte. Dobra, balkon w Kilkret. Czyżbym się musiał zmienić w wilkołaka? Czyżbym musiał pokazać, jak naprawdę wyglądam? Gdzie ja muszę iść? Poprowadź światło Meridi przez świątynię. Aha, czyli dobra, to cały czas mi pokazuje. O, kuferek. Kuferek. Ekspert! Dobra, dam radę. O, o, o. Dobra, czyli tutaj gdzieś. Spokojnie, będą dobre nagrody, więc opłaca się pomęczyć chwilę. Jest! Co mamy? Amulet! Orkowy młot bojowy, płytowa zbroja. Taką mam chyba. Rubin, szata, iluzji ucznia. Zobaczcie, waży jeden tylko, a ile złota możemy za nią dostać? Ale kurde, ja ten noszę te przedmioty, a nie mam nawet gdzie tego sprzedać. Szkoda. To możliwe, że wgram sobie tą modyfikację właśnie odnośnie ze sklepami. Wiecie, sklepiarze mają więcej złota. Dobra. Musimy poprowadzić. Z bossem będziemy walczyli. Fuck. Nie fajnie. Dobra. Jeb! No chodź, chodź. Dobra, musimy z tarczą ich powypleniać, bo tak to nie damy rady. O, pięknie. I kolejny cień umarł. Zobaczmy, gdzie teraz? Tutaj. No właśnie, tutaj tak właśnie myślałem. To jest tu, prawda? To jest tu, dokładnie. Wymaga klucza. No możesz, potrzebuję klucza. A gdzie jest klucz? Może ty masz? Wypaczony cieniu. Dobra, chodź. Tam u góry jest jakiś chyba jeszcze. Dobra, będę musiał wejść pewnie do góry, także sobie od razu wejdę. Dla mnie nie ma problemu, biegnie cień. Chodźcie, a ten drugi, nie wiadomo gdzie jest, dobra. Nie! O, ciężki pancerz. Jest, poziom! Pięknie, za chwilę zobaczymy, co nam mogę ciekawego rozwinąć. Zdrowie, tak. Ja wszystko ładuję w zdrowie. Przywołanie, retoryka. To zrobienie tego, co prosisz. Skradanie, ucznictwo, broń jednoręczna. Czy mam coś ciekawego z bronią jednoręczną? 100. Nie, aha, tutaj nic nie mogę z tego, co się orientuję. Ciężki pancerz, blokowanie. No, wymaga... zwiększa wpłynie o 60%. Spoko, będę jeszcze bardziej tankowaty niż jestem. Chociaż na magię chyba to nie pomoże. Dobra, weźmy sobie pochodnie.
O, czy tuż by jest jakaś miksturka? Tak, dokładnie, jest jakaś miksturka. Czy tutaj coś mamy? No, klucza potrzebujemy. Ale tyle to ja też wiem, że potrzebuję klucza. Tylko gdzie ten klucz jest? Trzeba będzie gościa gdzieś poszukać, który go trzyma. No, chyba że tutaj będzie gdzieś kluczyk. Plate. Nie, nie chcę kogoś ręki. On zwłoki. Złoto, no. Urna pogrzebowa. Gdzie ten kluczyk był? Gdzie jest klucz? Chyba że mam zrobić coś takiego. Patrzcie. Wpadłem na pomysł i zapomniałem w sumie o tym, że to należy zrobić. Tym, żeby tam się po prostu przerostało. Oła! Sorry. Sorry, sorry. I co? Coś się... Coś tam jest, widzicie? Jakiś potwór, ale ja go nie widzę. Dobra, idzie tam. Dobra, czas się nim zająć. Hehehe. Od kiedy strzały działają na cienie. Nieważne w sumie. Ważne, że wchodzą krytyki. Plum. Dobra. Czy jak mogę się gdzieś tam dostać? Może już mogę wejść? Wymaga klucza nadal. Dobra, zobaczmy. Tam jest jakieś przejście, widzicie? Ale to ono jest pewnie u góry. Ale jak się dostać na górę, skoro nie mogę? Dobra, zaraz to ogarniemy. To pewnie jakaś zagadka jest prosta. Albo i nie. Albo po prostu coś spierdzieliłem. Pewnie jedno i drugie. Dobra, stąd przyszedłem, także nie. Aha, mogę iść tam dalej, okej. W górę... Albo... Nie, nie mogę przecież. O, otworzyły się wrota, dobra. Czyli boczkiem będę musiał przejść. Nie ma sprawy. Cienie! Mamy jeden cień, pięknie! Tylko, kurde, właśnie, powinienem was ostrzec, że czasami mogę się tu wystraszyć tej gry, żebyście wy też się nie wystraszyli, jak tak krzyknę sobie. Teraz kiedyś. O, kuferek, co my tu mamy? Mikstura, wytryk, złoto. Same potrzebne rzeczy. Oj, fuck! Udało mi się! Dobra. Zamknę te żelazne drzwi za sobą, żeby tutaj nic mi nie przeszkadzało. No i tutaj tego duszka upierdzieliliśmy już, tego. Teraz co, muszę... Opsa! Dalej coś zrobić. Ładnie. I tam mi się otworzyły drzwi. Mi pasuje. Coś tutaj mamy? Jakieś ognisko się robi. O, będę mógł przejść nie skacząc. Całkiem fajnie. Dobra, i gdzie teraz wyjdę? Z drugiej strony kompletnie. Luz, luz. Dalej! Ale ciemno. Widzę oczy, tylko ślepia biegną na mnie. Wypatrzony cień. Gdzieś on jest u góry, ten drugi. O, jest tutaj. Dobrze, że widać oczy, tak jakby były kompletnie czarne, no to... Powiem wam, że ciężko by było cokolwiek zrobić. O, ale mu podciąłem. Co nieco. Pewnie omijam dużo rzeczy, zdaję sobie z tego sprawę, ale no tu jest tak ciemno, że... Że trudno coś zauważyć. Dobra, zobaczymy jak wygląda pomieszczenie. Tam coś jest. Po drugiej stronie. O, dobra, tutaj. Tup, tup, tup. Zobaczymy sobie, zjem coś. Chleb. A, jedz, jedz. Nie ma animacji jedzenia. W sumie to może i lepiej, żeby teraz nie było, ale wiem, że powinna być. Urna pogrzebowa, dobra. Mikstura i złoto. Całkiem spoko. Dobra, i czy tutaj będę już miał wreszcie przejście? Okej. Czy drzwi na dole otworzą się? Oczywiście. Hopsa! Okej. I teraz może muszę zapisać grę. Zjeść cokolwiek. Jabłuszka. O, przywracam, dobra. Może być. Jabłuszko, jakieś coś. Pomidorki.
Dobra, i musi się nam to udać. Jeszcze sobie tutaj zapiszę przed samym wejściem. Katakumby. Patrzę, ma to jeszcze jedna taka długa droga. To już by było niefajne. Okej, ósemeczka. Gdzie ty jesteś? No fuck, on jest tutaj. Ale przynajmniej wiem, że jest tutaj. Okej, jeszcze... Jeszcze muszę tak poprowadzić światło. Nie ma sprawy. O, 100 złota miałeś przy sobie, jak miło. Uwolnię cię od ciężaru tego złota. Dobra. Lecę na homo. O, dobra. Czyli czeka na mnie tylko teraz boss pewnie. Jesteś. Pokonaj! Oh fuck. Jeb! Dobra, tu jest tak ciemno, ci jasno, że... Dzida, dzida, dzida! Oh fuck, ale on obrażenia mi zadał. Dobra, on lodową ma, tak? Uzdrowienia. Najpierw odporny wybór na działanie magii. Mam te wszystkie na odporność, ale... miksturki, ale po prostu jakoś ich nie używam. Jul! No dalej, dalej. Dobra, jeszcze sobie zużyję. Istoty będą tutaj wszystko w pobliżu. O, spoko. Tak, zatruję. Przywraca punkty. Czy będą coś robiły? Jest zbyt potężny. A dobra, a czy wy jesteście potężni? Oła! No, dostałem. Cień? Co, jeszcze muszę jego cień pokonać? Dobra. Nie, nie, nie. Siódemka. Siódemka. Nie mogę. Tak. Nie, co ja robię? Kurde. Ała. A, co się dzieje? Jezus! Padłem. Tak? Padłem, ja pierdzielę. Dobra, mam pomysł. Wezmę, wparuję tam jako... nie, ósemka. No nie, siódemka to jest. Czemu nie mogę tego użyć? Dobra. Siódemka. Nie, ósemka. Ja chcę być wilkołakiem. Magia. Postać bestii. No, chcę być bestią na chwilę. The God of War. O, Shomper, a zadaj się dwa razy więcej. Spoko. Rozkaz ucieczki, rozkaz stój. Płomienie, transmutacja. Przemienię jeden kawałek, nie... Dobra. Mogę tam postać bestii? Czy nie mogę? Postać bestii. Z. Jest. Zobaczymy teraz, kto się będzie śmiał. Dobra, mam nadzieję, że mi jakoś to pójdzie. Okej. I na pełno i w gościa. Spadam. Dobra. Chyba mi się nie udało. Wpadam gościa na... O bo, ale fail. Dobrze, że nie zapisywałem. Teraz bym się musiał męczyć z tym. Odporność. Od trucizny, dobra. Co mogę jeszcze? Które wskazuje rzucający. Dobra. Burzy powoduje eksplozję zadającą się wszędzie, im bliżej epicentrum, tym większe odnosi obrażenia. Dobra. Zrobimy coś takiego, patrzcie. Nie, 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 spokój. Okej. Gdzie ja to rzuciłem? Oh fuck, dobra, chyba spierdzieliłem sprawę, ale mam jeszcze pomysł. Chyba. Mam pomysł. Zwiększa kondycję. Mogę wszystkie założyć? Mogę wszystkie założyć, spoko. Co ja mogę zrobić? Jak go pokonać? Księga czarów, przywołanie chowańca. Nauczono się księga czarów. Dębowe ciało, zwiększa wartość zbroi. Wszyscy objęci. Ło, wskrzeszenie zombie. Dobra. Jak zrobię coś takiego? Patrzcie. Jep. Mam jakiegoś gościa, którego mam
mogę z nim coś robić chyba. O, dobra. Czy mam jakiś cień, który atakuje razem ze mną? Czy nie mam nic? Nie mam nic, szkoda. Dobra, co mogę jeszcze użyć? Właśnie, miałem te moje magie. Spoko. Szał. Tuturututu. Dobra. No. Okej. Dobra, mamy szał. Teraz muszę coś zjeść. Jakieś miksturki mam. Oh my god. Ty frajerze, ty. Ja ci dam. Najpierw muszę tych frant się pozbyć. No chodź, chodź. Zobaczymy, kto będzie taki kozak. No chodź, chodź, chodź. Dobra, okej. Trucizna... No i kondycji, okej. Może być. Zatruwamy wszystko i wszystkich. Jest! Pięknie! Wszystko pozabijałem. O, dobra, jeszcze ty. No i ty giniesz. Dokonało się. Plugawiec został pokonany. Zabierz przedświt z piedestału. No, dobra, już mogę mówić. Dziękuję bardzo. Buty on ma, wow! Kostur lodowej burzy. Ale krasnoludzki sztylet. Szata przywracania. Trawiak. Większy klejnot duszy. Mi tam pasuje. Upiorne szczątki. No, one mają tylko to. Szkoda. Ale to, mają też zwłoki dosyć dużo. Wszystkiego. Także sobie weźmiemy to złoto od nich. O, tu mamy jeszcze coś. W sumie bardzo dużo złota, bardzo dużo. W sumie tylko dlatego dobrze było tu przyjść. Dobra. Co teraz? Przedświt. Odzyskaj przedświt. Teraz film mi się urwie, tak? Zobaczymy, gdzie mi przeniesie jakaś skrzynka na sam koniec. Coś, cokolwiek. What, znowu jestem tu. Dobra, ja milczę. Będziemy pewnie rozmawiali zaraz, gdzie ona jest. Malkoran został pokonany. Martwi w Skyrim znów mogą spać spokojnie. Jest, jak być powinno. Dzięki tobie. Wstaje nowy dzień, a ty będziesz jego heroldem. Weź ze sobą przedświt i za jego pomocą oczyść najmroczniejsze zakątki świata z zepsucia. Władaj nim w moim imieniu, by mogły rosnąć moje wpływy. Dobrze, twoje... będę władał tą potężą w twoim imieniu. Dobra. To nie ma znaczenia. Roślina nie dba o promienie, które niosą ze sobą ciepło słońca. Moje światło dotknie świata wszędzie tam, gdzie znajdzie się przedświt. Dobra. Woohoo! I ziup. Jestem nadal tu. Mogę z tobą pogadać? Dowiem się, kto to zrobił. Co? No, ja też nie mam pojęcia, kto to zrobił. O, jakieś cesarskie... Nie mam pojęcia naprawdę, kto to zrobił. To chyba nie ja, nie? Tak mi się coś wydaje. Czyli wystarczyło co? Przecież ja mógłbym się... Zobaczcie, spróbuję. A nie, bo bym musiał to światło i tak przywrócić. Ale wystarczyło przecież iść tu. I już bym był. W tym miejscu, co wtedy. Ale dobra, zobaczmy, co to jest przedświt. Przedświt. Jakie mam? 29. Zadaję drogę w przypadku nieumarłych, ma szansę na było ognisko, jak ktoś odpędzając lub niszczących bliskich nieumarłych. Dobra, niech będzie. W sumie może go kiedyś przywdzieję albo coś w tym stylu. A w następnym odcinku powiem wam, gdzie się udamy. Udamy się zbadaj Akademię Bardów. W sumie nie, to miało być w poprzednim odcinku, ale że to zrobiliśmy, także udamy się do Akademii Bardów i zobaczymy, jakie będą dla nas misje. A ja tymczasem się z wami żegnam. Mam nadzieję, że dzisiejszy quest się wam podobał. I co? Trzymajcie się. Cześć!